Dziękuję bardzo. Ja mam prośbę teraz, jakby przy pachołkach stanęły trzy osoby z firmy Zeto. Bardzo proszę, panie dyrektorze, niech pan trzy osoby wyznaczy. No tak, jak mają być straty, to we własnym zakresie. Proszę państwa, worek obłożony na krześle. Bardzo proszę, przy pachołkach ustawiają się trzy ludzie, żeby jeszcze bardziej utrudnić sprawę. I jeszcze znowu prosimy dwie kolejne osoby chętne, które chciałyby sprawdzić, czy teraz widać cokolwiek przez opaskę, którą założy Brozy. Kto chce sprawdzić? Halo, proszę państwa, no to nic nie boli. Będziecie świadkami, że nie ma ściemy. Proszę bardzo, kto jest chętny? Jest pan, bardzo proszę. Pani z białym balonem gdzieś się to zgłaszała podobno. Do samej krwi. Słucham? Do samej krwi. Jest pan? No jeszcze może pan, jest drugi pan. Bardzo proszę. Co prawda jest pan w okularach, nie wiem czy to nie będzie jeszcze bardziej przeszkadzać. I uwaga. Proszę samemu sobie założyć opaskę. Sprawdzić z jednej strony, z drugiej. Uczciwie tak pozatykać. No i teraz pytanie. Co pan widzi? Uczciwie troszkę. Dobra, idziemy. Chodź. Czyli pan mówi, że no troszeczkę widać tutaj koło noska, tak? No, jak mamy tak zasłonięte, to coś tam na palcach. Niech pan teraz ściągnie opaskę, jeszcze założy z drugiej strony. Jeszcze tam jednego człowieka byśmy potrzebowali do tego pachołka. Chodzi o to, żeby powiedzieć z jednej i z drugiej strony. I teraz czy popatrzymy prosto, czy pan coś widzi. Brawo. Nic. Dobrze, teraz dodatkowo na opaskę zakładamy jeszcze ten worek, w którym jeździł przez tą Brozy. No i teraz nic nie widać, no bo worek zasłonił już te ręki przy nosku. To samo zrobimy z drugim panem. Bardzo proszę, ciach. Mamy Zorro. Czy Zorro cokolwiek widzi? Ciemność widzę. No, Brozy też widział ciemność, a jechał. A teraz widzi pan cokolwiek? Nie widzi nic. Ale były gesty, że nic. Dobrze. Patrzcie państwo cały czas na ręce iluzjonisty, bo my często podejrzewamy, że oni jakieś tam szachermacher robią, podmianki. I Brozy teraz też zakłada tę samą opaskę, którą przed chwilą mieli nasi testowacze. Zakłada worek, ten sam. Na brodzie może mocniej na brodzie, bo będą podejrzewać, że tam coś widać pod spodem. Dobra, daję ci rękę i uważaj. Lewo, gdzie się pchasz, głupie, chcesz spaść? Uważaj, duży spaw jest. Mocno raz, to krócej i znowu krócej. Biegniemy do ciągnika, ale czemu on jest wyłączony? Trzeba włączyć? Tak, panie Robercie, ktoś wyłączył silnik. Prosiłbym o zapalenie, bo chyba tej umiejętności Brozy nie ma. No chyba, że paliwo się skończyło, bo jeździmy już 3 dni. Ale nie, proszę państwa, żarcik. Te ciągniki są bardzo oszczędne, co potwierdziły testy wykonywane w Niemczech. Uwaga! Oddalone. LK, tak. Uwaga, uwaga, bliżej. I teraz po schodkach już samemu. Patrzcie państwo. Jeszcze trudniejszy numer, bo przed chwilą jeździł z workiem, a teraz z opaską i workiem. Ale proszę państwa, dodatkowo jeszcze jest stres na tych trzech panów. Dajmy im brawka, że nie wymiękli. Mamy nadzieję, że Brozy ich nie przejedzie. Uwaga, znowu się rozszerzamy, panowie. Przepraszamy, odsuwamy się na bok. I cały czas skupienie. Zmieści się czy się nie zmieści? Chyba mu się uda. Dobrze.
Dobrze. A teraz znowu trzeba się zadać. Samochodem pasażerowym, ciężarówką, tirem, ale po raz pierwszy w życiu jeździ ciągnikiem. Ale na szczęście trafił na bardzo dobrą markę, na Zetor, który, jak widzicie, prowadzi się bardzo lekko, praktycznie sam. No i teraz macie pewnie dylemat. Jak on to robi? To nie on, to ten ciągnik. Jeden pan w czerwonym przeżył tę próbę, już się cieszy. Teraz stresuje drugiego. Serduszko tyka. Widać wielkie podniecenie. A wiecie państwo, po czym poznać, że facet jest podniecony? Zaczyna oddychać. A jaki jest szyb podniecenia? Zanik linii papilarnych. Mamy nadzieję, że panowie nie stracą tych linii. No i udało się. A przypomnę, że było jeszcze drugi niż za pierwszym razem. Oprócz worka ma na oczach opaskę, a i zamiast pochołków byli żywi ludzie. No i teraz jeszcze wycofanie. Zauważcie państwo, naturalnym odruchem człowieka przy cofaniu jest odwrócenie głowy, prawda? On nie musi tego robić, on to czuje. Czuje, gdzie jest z tyłu przeszkoda. Uwaga tam z tyłu. No bo jednak wypadki się zdarzają. Udaje się. No i mam nadzieję, że teraz znowu będą gorące brawa, bo udana próba za nami. Przed państwem mistrz Rosji z Poznania.